Drodzy Państwo, reszta przyjdzie. Witam wszystkich na panelu biznesowym. Pan Mateusz Amroziński, specjalista do spraw nowych projektów FANUC. Jak skutecznie i efektywnie wdrożyć robotyzację w procesach obróbki skrawaniem. Absolwent kierunku mechatronika Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W polskim oddziale FANUC już dość długo, od 2012 roku. Od początku związany z działem wsparcia technicznego FANUC Polska. W zakresie jego obowiązków leży pomoc w analizie i wdrażaniu nowych projektów, szkolenia dla klientów, testy nowych pakietów, promowanie najnowszych rozwiązań technologicznych FANUC wśród polskich producentów. Nie muszą być już gromkie brawa, ale takie godne, proszę bardzo, na początek. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To prawda, co powiedział mój przedmówca. Nazywam się Mateusz Amroziński i mam przyjemność z ramienia firmy FANUC chwilkę z Państwem porozmawiać. Chwilkę to znaczy jakieś 30-25 minut, to też sobie tak będę zerkał, żeby trochę kontrolować czas i nie poprzeciągać nadmiernie. Proszę Państwa, FANUC jako polski oddział japońskiego producenta robotów sterowań CNC i robomaszyn. Tutaj moglibyśmy dość dużo rozmawiać na temat technicznych aspektów, asortymentów, rodzajów robotów, rodzajów sterowań, możliwości technicznych i pewnie o tym trochę powiemy. Wspomniane na poprzedniej prezentacji zmysły robota, tutaj padło takie stwierdzenie, ja też do tego troszkę nawiążę, bo to w zasadzie już jest nawet nie przyszłość, to się dzieje już i to tak dość intensywnie. Natomiast na tej prezentacji troszeczkę bardziej skupimy się na tym, jak wdrożyć robotyzację. Tutaj mamy na przykładzie procesu obróbki skrawaniem, obróbki metali, nawet można by było szerzej powiedzieć. A jeszcze szerzej można powiedzieć, jak efektywnie wdrażać robotyzację, czy uruchomić pierwsze stanowisko, bo to się ze sobą bardzo mocno wiąże. Tutaj będą przykłady właśnie oparte na tym wspomnianym metalu, ale możemy to odnieść tak naprawdę do różnych innych branż. I żeby specjalnie nie przeciągać i nie rozwlekać, tak powiem kolokwialnie, tego wstępu, zacznijmy od kilku takich wprowadzających kwestii. To, co Państwo widzicie teraz na slajdzie, współczesne oblicze produkcji przemysłowej, no dawno już jesteśmy na takim etapie, że fabryka już nie jest tylko zamknięta w swoim własnym obszarze, jeżeli chodzi o produkcję. Tak było kiedyś, był zakład produkcyjny, on sobie produkował, miał swój charakter produkcji, swoje linie produkcyjne, mniej albo bardziej zmechanizowane, później zautomatyzowane czy zrobotyzowane. Już dawno jesteśmy na tym etapie, że dane wymieniane nie tylko między maszynami, ale między całymi zakładami wymieniane są bardzo szybko, z dużą częstotliwością i bardzo szeroko, czyli nie ma tak naprawdę teraz możliwości, żeby w danym procesie produkcyjnym nie uczestniczyło wiele zaangażowanych firm, podmiotów, poddostawców i tym samym ta komunikacja musi następować bardzo sprawnie. Jak stworzyć takie nowoczesne środowisko produkcyjne? No gdyby odpowiedź była taka prosta na to pytanie, to moglibyśmy porozmawiać 5 minut i w zasadzie skończyć prezentację, ale ona oczywiście jest bardzo mocno rozbudowana, więc próbując odpowiedzieć na takie pytanie, mogę zwrócić uwagę na pewne aspekty, ponieważ my jako FANUC samodzielnie, bezpośrednio nie integrujemy, ale naszym codzienną pracą jest wspieranie integratorów w Polsce. Wspieranie integratorów, czyli pomoc we wdrożeniach robotów, ale nie tylko integratorów, również klientów końcowych. I troszkę bardziej nawiązując do klientów końcowych, do firm produkcyjnych, mówimy już o wdrożeniu pierwszego albo kolejnego robota. Żeby zastanowić się nad tym, jak efektywnie wdrożyć robota w danym zakładzie, trzeba sobie kilka takich rzeczy tutaj można powiedzieć wyciągnąć na tapetę, czy też o kilku rzeczach wspomnieć. Na pewno zawsze trzeba i warto pomyśleć, aby zacząć od tego, żeby opisać w procesach to, jaki mamy stan na dzisiaj. Co mamy na dzisiaj w naszym zakładzie, próbować opisać to liczbami, żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy i co trzeba zrobić. Punkt drugi, to co Państwo też widzicie za moimi plecami, infrastruktura sieciowa, wymiana danych, generalnie rzecz biorąc segment IT połączony z segmentem operacyjnym. Nie da się rozdzielić wymiany danych i rozwiązań z zakresu informatyki i przekazywania danych w odizolowaniu od takiej warstwy operacyjnej danego zakładu. To już też jest dawno za nami, nie da się tego nie łączyć ze sobą, bo inaczej po prostu funkcjonowanie i obieg danych nie będzie efektywny, jeżeli będziemy sobie jakieś dane wymieniać, ale warstwa operacyjna zakładu nie będzie wiedziała, co to są za dane i po co to robimy. Ja natomiast troszkę bardziej chciałem się skupić na kroku trzecim i czwartym dzisiaj, czyli mówimy o technologii i o zasobach ludzkich. No, troszeczkę najbardziej na kroku trzecim, czyli na technologii, bo to są kolejne dwa punkty, o których nie możemy nie pamiętać. Technologia, czyli jakie mamy narzędzia do dyspozycji, żeby modernizować zakład, żeby wdrażać rozwiązania z zakresu robotyki i automatyki. No i zasoby ludzkie, czyli jak zrobić tak, żeby po wdrożeniu nawet pierwszego robota, niekoniecznie pierwszego, ale ogólnie gniazda zrobotyzowanego czy linii produkcyjnej, jak zrobić, żeby operatorzy czy też osoby, które mają się tym robotem opiekować, nie bali się tego, żeby czuli się w tym pewnie, no i żeby swobodnie poruszali się z panelem programisty czy z panelem operatora. Pierwsza rzecz, i to można powiedzieć z własnego doświadczenia, mamy szereg zapytań codziennie od potencjalnych klientów. Chcielibyśmy wdrożyć stanowisko zrobotyzowane, chcielibyśmy wdrożyć, załóżmy, robota kolaboracyjnego, robota spawalniczego, robota do nakładania kleju, do lakierowania, do malowania itd. Zawsze musi być od pomysłu do wdrożenia, czyli przemyślane kroki wdrożenia takiego stanowiska. Na początku musimy o tym pamiętać, że wszystko, co robimy na początku, musi być mierzalne. To jest jakby punkt pierwszy, czyli zawsze musimy mieć możliwość zmierzenia tego, czy to, co wdrażamy, ma sens. A na drugim biegunie musimy pamiętać o tym, że wdrożone stanowisko musi być maksymalnie uniwersalne i musi mieć możliwość rozbudowy. Czyli wracam jeszcze raz do tych wspomnianych wcześniej zmysłów. Proszę Państwa, prawda też jest taka, że dzisiaj tak naprawdę już dawno mamy za sobą czasy, w których robot realizował operacje, można powiedzieć, proste, nazwijmy to w cudzysłowie, zaprogramowane. To już jest też troszkę za nami. Tak naprawdę rynek robotów też walczy dzisiaj o to, i wszyscy producenci, jak wiele ten robot będzie potrafił zrobić samodzielnie, jak dużo decyzji będzie umiał podjąć sam i jak bardzo będzie zdolny i przystosowany do szybkiego przezbrojenia produkcji na przykład, czyli jak szybko zajmie mu, żeby samemu sobie ocenić, że coś, co przyjechało, to jest nowy detal, trzeba uruchomić nową procedurę, później trzeba wykonać daną operację, kontrolując się na bieżąco. Tutaj będę pewnie mówił o czujniku siły, za chwilkę do tego przejdziemy. To, co teraz Państwo widzicie, to jest w trochę szerszym stopniu pokazana gama produktów, którymi dysponujemy i takimi, które wdrażamy na co dzień. To są zarówno roboty, jak i tak zwane robomaszyny, jak i sterowania CNC, od których w zasadzie FANUC zaczynał w latach 50. Jak to funkcjonuje, to co tutaj Państwu teraz pokażę, tak trochę podpierając się filmikami uruchomionymi w poszczególnych obszarach tej aplikacji, jak to działa, no to jest najbardziej skompresowany film, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki mam do dyspozycji, ponieważ funkcjonujemy chyba w każdej branży przemysłu. To będzie i spożywka, i wspomniane też wcześniej automotive, i to będzie elektronika, i będzie FMCG, no i oczywiście dzieląc na zadania, to będzie metal, będą tworzywa sztuczne i tak dalej, więc będziemy mieli zarówno klasykę gatunku, tak bym to nazwał, czyli roboty w spawaniu i zgrzewaniu w automotywie, który też jakby tutaj w pełni się zgadzam z przedmówcami, motorem napędowym od wielu lat jest, jeżeli chodzi o robotykę, to jest oczywiście prawda. I już będziecie Państwo mogli zwrócić uwagę, że będą się pojawiały hasła coś takiego jak Learning Robot, system wizyjny 3D, który widać tutaj za moimi plecami teraz, system, w którym to robot sobie ocenia, gdzie leży detal w koszu, zupełnie losowo wyrzucony przez operatora, tak można by było w cudzysłowie powiedzieć, czy też system wizyjny 2D, który teraz widzimy w połączeniu z tak zwanym line trackingiem, czyli wyłapywaniu detali w locie bez zatrzymywania taśmy, to jest też dedykowany gotowy pakiet, gotowa paczka. I znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Tak jak Państwo widzicie, to jak wiele robot potrafi sam zrobić, jak bardzo jest przygotowany, szczególnie software'owo, do robienia takich trudnych operacji, trudnych wydawałoby się z zewnątrz, to definiuje jego możliwość wykorzystania, jego uniwersalność. Z zewnątrz wydawałoby się, że to jest trudne, bo są to aplikacje, tutaj chociażby mamy ten czujnik siły w obróbce metalu, czyli kontrola docisku bieżąca, to jest też nasz produkt zintegrowany z robotem. Wydawałoby się, że takie aplikacje wymagają wielu dni, jeżeli chodzi o wdrożenie robota, czasami godzin, czasami dni, czasami tygodni, tak się wydaje. Natomiast często jest tak, że to są gotowe narzędzia i gotowe pakiety, które po prostu musimy uruchomić w odpowiedni sposób, z odpowiednimi argumentami. To jest jakby cała zabawa, żeby temu programiście nie zabrało to tygodnia, tylko na przykład 2 dni, albo nie 3 dni, ale 5 godzin. Wdrożenie takiego stanowiska i przezbrojenie. To największy na świecie robot o udźwigu 2300 kg, bardzo często stosowany w tak zwanym handlingu najbardziej wymagających detali pod kątem momentów bezwładności, masy itd. No i coś, od czego nie uciekniemy i nie uciekamy, czyli ten trend, który tutaj już padł, roboty współpracujące, roboty kolaboracyjne. Takiego jednego z przedstawicieli mamy również dzisiaj ze sobą, dokładnie tego, który teraz jest pokazywany na filmie. To są te roboty, które jakiś czas temu, kilka lat temu dość mocno już pojawiły się w Europie, które nie wymagają konwencjonalnego wygradzania czy też zabezpieczania w tradycyjnym rozumieniu, ale tutaj też powiedziałbym, ja bym tutaj, jakbyśmy się mogli bardziej rozwinąć, kilka takich gwiazdek bym postawił, bo to jest oczywiście potężna zaleta tych robotów. Zawsze trzeba uważać na możliwości techniczne i bezpieczeństwo, czyli czas cyklu robota kolaboracyjnego, który będzie zawsze troszeczkę wolniejszy, bezpieczeństwo narzędzia itd., ale to się powinno wykonać w trakcie analizy technicznej, w trakcie dobierania robota do aplikacji. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, to co jest pokazane na tym slajdzie. Proszę Państwa, też trzeba pamiętać o tym, nie wolno zapominać, że parametry doboru robota typu zasięg i udźwig to jest wierzchołek góry lodowej. Czasami mamy takie zapytania, poproszę o ofertę na robota, zasięg 2,5 metra, udźwig 165 kg, ile to kosztuje? To jest tak naprawdę dopiero początek rozmowy, to jest, tak jak powiedziałem, wierzchołek góry lodowej, bo pod uwagę musimy wziąć szereg innych czynników, które dopiero zdecydują, czy ten robot może pracować w tym środowisku, czy nie. Stopień ochrony robota, warunki, w jakich ma pracować, czyli na przykład IP robota, ochrona przeciw wilgoci i zapyleniu. Będziemy brali pod uwagę dopuszczalne momenty bezwładności, które może przenieść. Będziemy brali pod uwagę masę robota, możliwości jego montażu, na przykład czy da się go podwiesić do góry nogami itd. Więc zawsze jest tak, że prowadząc rozmowy z klientem zadajemy 50 niewygodnych pytań często i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi w możliwie dokładny sposób jesteśmy w stanie ocenić, który robot będzie optymalnym wyborem. Jeżeli chodzi o to, z czego możemy wybierać, no to od robota o udźwigu pół kilograma do tego największego, którego widzieliście Państwo o udźwigu 2 tony 300 kg. No i o tym lubimy mówić, bo rzeczywiście gama i asortyment jest tutaj dosyć szeroki, natomiast idziemy dalej, tworzymy pierwsze stanowisko, idziemy dalej. Proszę sobie teraz wyobrazić, że też trzeba podjąć decyzję, stawiając się w roli zakładu produkcyjnego, czy też użytkownika końcowego, tak to nazwijmy, stanowiska. No trzeba zdecydować, czy tego robota wdrażać własnymi siłami, czy z pomocą partnera jakiegoś biznesowego, czytaj integratora, czyli producenta stanowisko zrobotyzowanego. Tak jak powiedziałem wcześniej, my wspieramy integratorów na co dzień, sami nie integrujemy. Zawsze gdzieś tam delikatnie sugerujemy to podejście poprzez integratora, tak jak na przykład firma ALNEA, przykład doświadczonego już bardzo integratora, który po prostu tym się zajmuje na co dzień, czyli to jest jego, można powiedzieć w cudzysłowie, chleb powszedni, budowanie stanowisk zrobotyzowanych, czy linii nie zawsze zrobotyzowanych, czasami po prostu zautomatyzowanych, ale trzeba sobie tutaj podjąć decyzję, czy samodzielnie, czy ze wsparciem integratora. Można samodzielnie wdrażać robota. Czasami jest takie przekonanie, że pozwoli to trochę zaoszczędzić, jeżeli chodzi o inwestycje w stanowisko, no bo tak, integrator też musi wykonać swoją pracę, też wkłada pracę, poświęca swój czas na projekt itd., ale on z drugiej strony patrząc, on doskonale wie, co robi i to, co on wykonuje, wykonuje już zapewne po raz któryś, albo po raz setny, albo może ma mniejsze doświadczenie, ale w praktyce okazuje się, że nawet jeżeli integratorowi trzeba zapłacić za to, żeby on to stanowisko wdrożył od A do Z, to on to zrobi dużo sprawniej, szybciej niż w porównaniu do sytuacji, w której samodzielnie będziemy takiego robota wdrażali. Jedno i drugie podejście jest możliwe, w jednym i drugim przypadku trzeba sobie przeanalizować. No i cóż, i a propos tego partnera, to co widać po prawej stronie slajdu, w prawym dolnym rogu, kryteria wyboru partnera. Zwracajmy uwagę na to, jakiego partnera wybieramy. To jest też temat rzeka. Integratorów na rynku polskim jest rzeczywiście sporo i trzeba tutaj sprawdzić, w jaki sposób firma integratorska podchodzi do tematu, tak mówiąc też w cudzysłowie. Za chwilkę będę mówił o tym, co to, jak powinno się zrobić, czy w jakim środowisku można zrobić symulację, dlaczego powinno ją się zrobić. Nie każdy ją wykonuje, a warto na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, to co jest bardzo istotne, to to, co powiedzieliśmy już, to co padło już wcześniej, czyli możliwości robotów, możliwości również we współpracy z innymi urządzeniami. To co widać tutaj, to jest możliwość połączenia robota z obrabiarką, z frezarką, z tokarką, z innymi maszynami. Tu też są gotowe pakiety. Jeżeli jesteśmy teraz w zasadzie, można powiedzieć, na świeżo po targach poznańskich, które odbyły się w zeszłym tygodniu, gdzie prezentowaliśmy połączenie robota z centrum frezarskim. Kto z Państwa był, ten może widział te przykłady, które pokazywaliśmy. Tam chodziło o to, że połączenie robota z taką obrabiarką też zajmuje nam już relatywnie mało czasu, ponieważ zarówno obrabiarka, jak i robot są bardzo mocno przygotowane do tego, żeby rozmawiać ze sobą, mówiąc w cudzysłowie. To jest też taki kolejny przykład na możliwość zaangażowania robota w procesie obróbki metali, w tym wypadku do załadunku obrabiarki. Ale o tym chciałem powiedzieć jeszcze troszeczkę szerzej. Zanim zaczniemy cokolwiek robić z wdrożeniem robota na realnej, na prawdziwej hali produkcyjnej, no idealnie byłoby sprawdzić najpierw, jak robot będzie się zachowywał. Środowisko, które nam w tym pomaga, u nas nazywa się RoboGuide i tak jak widzicie Państwo na tych zdjęciach, to jest świat wirtualny, w którym możemy sobie doskonale zaprojektować nasze stanowisko wcześniej, czyli zamodelować w CAD-zie, wstawić wirtualnego robota, zaprogramować go od A do Z, sprawdzić, jaki będzie czas cyklu, ile miejsca zajmie nam stanowisko, ile miejsca na hali potrzebujemy, gdzie są potencjalne punkty kolizyjne, jak zoptymalizować trajektorię robota, żeby na przykład jego żywotność była wykorzystana optymalnie, żeby nie było żadnych, nazwijmy to, nieoptymalnych ruchów. I takie coś powinno się wykonać zawsze. Nie każdy to robi, niektórzy to pomijają, niektórzy o tym nie pamiętają, niektórzy się spieszą, ale wykonanie, jakby przejście procedury w ten sposób zawsze pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek już przy wdrożeniu, a czasami to są niespodzianki, które ciężko jest wyeliminować już będąc na etapie wdrożenia robota u klienta. I taki przykład proszę zwrócić uwagę, jeżeli sobie zobaczymy, no chociażby na stanowisko, tutaj musiałem na chwilkę wyskoczyć, na stanowisko, przyjmijmy, niech to będzie polerowanie, wdrażamy sobie, wstawiamy sobie wirtualnego robota, wstawiamy sobie model kadowski naszej części, proszę się nie zrażać tym, że to jest język japoński, są różne wersje RoboGuide'a, tutaj akurat mam przykład w języku japońskim, ale to ma na celu podejście, w którym nie musimy klikać poszczególnych punktów, czy nawet prowadzić robota za ramię, tylko na podstawie modelu kadowskiego wyklikać to, co jest do obróbki, poustawiać parametry typu offset narzędzia, prędkość procesowa, prędkość liniowa, uruchomić proces w tak zwanym cyklu testowym, to jestem ciekaw, co to znaczy. Po prawej stronie mamy widok z RoboGuide'a, po lewej stronie mamy już proces pracujący na realnym robocie. No i to jest przykład środowiska, które bardzo wiele nam powie i bardzo wiele nam pokaże, czy ten robot w tym zadaniu sobie poradzi, czy nie. Zawsze taki etap powinno się przejść. Zawsze taki etap powinno się przejść, żeby uniknąć tych tak zwanych przykrych niespodzianek. Zwróćcie też Państwo uwagę, że nawet trudniejsze procesy, tutaj będziemy mieli chociażby przykład z tak zwanym bin pickingiem, czyli z wizją 3D, takie coś też z powodzeniem możemy sobie zasymulować, czyli możemy sobie zasymulować wysypanie detali losowo w koszu, możemy sobie powybierać parametry szukania takich detali przez robota Możemy za chwilkę uruchomić robota w cyklu takim testowym. No i znów sprawdzić skuteczność szukania. Oczywiście to jest taka mała uwaga, system wizyjny zawsze wymaga albo w 90% realnych testów, bo tutaj czegoś takiego jak oświetlenie nie sprawdzimy. Nie sprawdzimy, jak się zachowuje detal w danych warunkach oświetleniowych chociażby, ale już same ruchy robota, punkty ewentualne kolizyjne jak najbardziej sprawdzimy, no i wspomniany czas cyklu, czy żywotność przekładni szacowano. Jeżeli nie osiągamy jakiegoś minimalnego pułapu żywotności przekładni powyżej 12-15 lat, to tak naprawdę nie idziemy dalej. To znaczy pracujemy tak długo, aż powiemy, że robot będzie według tego oprogramowania żył co najmniej 12-15 lat albo dłużej. My przez minimum 25 lat mamy obowiązek dostarczyć części zamienne. FANUC z racji tego, że produkuje samodzielnie serwonapędy, enkodery, elektronikę, coś takiego deklaruje i trochę nam to pomaga, jeżeli chodzi o utrzymanie robota w kolejnych latach, stąd nawet 30-letnie roboty pracujące w Polsce dzisiaj również obsługujemy i również się nimi zajmujemy. Proszę Państwa, żeby troszkę sprawniej może przejść do kolejnych etapów, no bo już tutaj wracając do tego metalu, który się pojawił w tytule mojej prezentacji, no to taki jeszcze, nazwijmy sobie, klasyk, Państwu pokażę jako jeden z przykładów załadunku, rozładunku obrabiarek czy stanowisko zrobotyzowane do obsługi 2 centrów frezarskich właśnie z wykorzystaniem jeszcze systemu wizyjnego 3D, który tutaj widać. To jest ten nasz system wizyjny FANUC-a. On się nazywa u nas 3D Area Sensor, na podstawie którego robot sobie ocenia, jak jest położony detal, czy to jest detal dobry, czy wadliwy. Tutaj możemy rozszerzać o kolejne kamery. Możemy budować tak naprawdę dosyć szerokie aplikacje. Zawsze pytanie o sensowność i o to, czy dane narzędzie w danym stanowisku ma jeszcze sens, ale do tego jeszcze pewnie za chwilkę przejdziemy. To jest przykład na załadunek 2 frezarek, żeby polecieć jakby tutaj dalej. Jeszcze jedną rzecz. To, co tutaj Państwo widzieliście, nazwałbym to tym zmysłem wzroku, czyli mówiliśmy tutaj trochę o tym systemie wizyjnym, ale mamy jeszcze coś takiego jak zmysł dotyku. My tak nazywamy czujnik siły, który też jest wykorzystywany dość często albo w operacjach montażu, tak jak tutaj widać na tych zdjęciach, albo w operacjach obróbki. No i tutaj sytuacja jest podobna, to znaczy to robot decyduje o tym, i znowu tutaj nie poszło mi za bardzo przeskoczenie, ale już się poprawiam. Tutaj znowu jest tak, że to robot decyduje o tym, jak pokierować swoim ruchem, żeby wykonać poprawnie operację, mówiąc w największym skrócie. Będzie widać na przykładzie montowania kół zębatych za chwileczkę, tutaj mamy pierwsze koło, za chwilę będzie drugie, że robot wykonuje takie ruchy, zauważycie Państwo, lewo-prawo na nadgarstku, delikatnie może się odchylić, cały czas monitorując siłę, jaka zachodzi między chwytakiem, detalem jednym a drugim montowanym. I jakby tutaj rola programista się w pewnym momencie kończy, następuje komenda Force Control Start i to robot ma zrobić tak, żeby zmontować detal poprawnie. To, jak on sobie poukłada swoje osie, to jest jego sprawa. On ma zrobić tak, żeby montaż nastąpił poprawnie. I to jest zmysł dotyku, który można by było tak porównać które można by było porównać de facto do zmysłów ludzkich. W połączeniu te dwa narzędzia ze sobą, czujnik siły, system wizyjny, jak można już się domyśleć, daje bardzo szerokie możliwości uniwersalnego wykorzystania robota. Pan ma pytanie. Jedno krótkie tylko. Jak daleko możemy z tą kalibracją pójść? To znaczy, czy kolejność ruchów, kolejność procesów też robot sobie sam jest w stanie ułożyć? To jest do zdefiniowania wszystko w parametrach czujnika siły. Czyli my definiujemy, w jakich tolerancjach może się odchylać, co ma priorytet, czy najpierw obracanie wokół osi, czy odchylanie wokół osi 5 i tak dalej, i tak dalej. Ale to będziemy jeszcze pewnie o tym rozmawiać. Więc tak wyglądają, w skrócie mówiąc, możliwości, jeżeli chodzi o zmysły. Ja tak podejrzewam, że już się zbliżam do brzegu, tak? Więc żeby aż tak bardzo nie przeciągnąć tematu, zwrócę Państwu uwagę jeszcze na jedną rzecz. Oprócz tego, że są fajne narzędzia zaawansowane, związane z możliwością robotów, bardzo mocno zwraca się uwagę dzisiaj też na tak zwane predykcyjne narzędzia, czyli na to, żeby robot potrafił przewidzieć to, co się stanie za chwilę, w skrócie mówiąc. Do tego też jest gotowe narzędzie. To gotowe narzędzie nazywa się Zero Downtime. Jest pokazane w formie takiej trochę śmiesznej animacji, ale na pewne rzeczy dość dobrze pokazuje. Ponieważ mamy robota, który ma własne serwonapędy wyprodukowane przez bezpośrednio w swoim R&D, mówię tutaj o FANUC-u, własne serwonapędy, encodery, elektronikę, system operacyjny i tak dalej, no to potrafili inżynierowie stworzyć taki pakiet, który obserwując bez żadnych zewnętrznych sensorów, który obserwuje cały czas, jak pracuje przekładnia, jak pracują serwonapędy, jaka jest temperatura, pobór prądu i tak dalej, to wszystko łączymy sobie w sieć lokalną, akurat z Cisco FANUC globalnie tutaj współpracuje, łączymy w sieć lokalną i monitorujemy na bieżąco w jednym zakładzie albo w kilku zakładach. Efekt jest taki, że robot z wyprzedzeniem dwutygodniowym potrafi powiedzieć, że na 80% przekładnia numer 3 na robocie 24 padnie za 2 tygodnie i trzeba się przygotować na serwis. Jak niezawodna byłaby mechanika, to jest zawsze mechanika. Ona zawsze jest narażona na po prostu awarię. Jak niezawodna byłaby podzespoły poszczególne robota. Więc ten pakiet daje nam tyle, że mamy tą informację wcześniej i w taką fanukową ciężarówką jesteśmy w stanie w zorganizowany sposób przeprowadzić zorganizowaną akcję serwisową, a nie nagłą. Pięknym przykładem, i to lubię podkreślać, jest gliwicki Opel, w którym kilkadziesiąt robotów w tej chwili jeszcze, a będzie kilkaset, jest monitorowanych w ten sposób. Pakiet został pierwotnie stworzony dla Opla w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili jest dostępny już na całym rynku, ale Opel bardzo docenił, nawet dostaliśmy nagrodę, która nazywała się bodajże Innovation Award, za to, że pozwoliliśmy zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów $ Oplowi z tytułu nieplanowanych przystojów, czyli Opel powiedział, ok, gdyby nie ten wasz pakiet, to stracilibyśmy tyle i tyle pieniędzy, wiadomo ile kosztuje w automotywie każda sekunda i każda minuta przystoju. Więc to jest pakiet ZDT. Ja, proszę Państwa, chyba już muszę raczej się tutaj ewakuować i kończyć swój wywód. Na koniec, dosłownie w kilku klatkach, taki szybki rzut oka na produkcję robotów w Japonii. Jest to jedno z najbardziej zrobotyzowanych miejsc na świecie. Roboty FANUC-a zaangażowane oczywiście na produkcji FANUC-a, czy to produkcję poszczególnych komponentów mechanicznych. No miało to troszeczkę inaczej wyglądać, także to już nam jakoś tutaj super płynnie nie pójdzie. Ale rzeczywiście od lat 70. nic się nie zmieniło, czyli prawie 50 lat jest to produkowane cały czas w ten sam sposób. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do rozmów na temat możliwości, na temat wsparcia Was w zakresie robotyzacji. Jesteśmy tutaj przy tych dwóch jednostkach, jedna żółta, druga zielona, jedna kolaboracyjna, druga niekolaboracyjna. Będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o szczególnych, już konkretnych procesach, tak jak tutaj Pan miał pytanie, czy może inne pytania się pojawią, więc jesteśmy otwarci. Na koniec, zupełnie podsumowując, to już padło na poprzedniej prezentacji, liczby również są z IFR-u, z tego raportu, one się niestety pokrywają, czyli 36 robotów w Polsce na 10 tysięcy osób pracujących w przemyśle. Z jednej strony smutno, z drugiej strony wiemy co robić, mamy dużo do zrobienia. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Dużo materiału do przekazania, tylko 25 minut. Zapraszam, pan Wojciech Łaś, lider produktu Mitsubishi. W trakcie, kiedy pan Wojciech będzie włączał prezentację i opowie nam, jak robotyzować się z głową, opowiem kilka słów. Ekspert do spraw robotyki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenie w zakresie robotyzacji zdobywał pracując w oddziale Mitsubishi Electric w Polsce i w Czechach jako inżynier wsparcia technicznego i aplikacyjnego. Przez 2 lata odpowiadał za kontakty z Europą, Ameryką Północną, Indiami w sekcji robotyki w japońskim oddziale Mitsubishi Electric. Obecnie lider produktu odpowiedzialny za roboty przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Najeździł się trochę. Prywatnie interesuje się sztuczną inteligencją, a w wolnych chwilach grywa na gitarze klasycznej. Nie wiem, czy to jest prawda, panie Wojciechu, ale dzisiaj na bankiecie podobno to pan odpowiada za oprawę muzyczną. Czy to prawda? To się okaże później, już później. Rozumiem. Później, czyli godzina 21:30, pewnie się rozpocznie recital. Myślę, że mogę państwa zaprosić. Miłego słuchania. Dziękuję bardzo za przedstawienie mnie. Tak wspomnę, nie wiem co tu jeszcze dodać. Faktycznie trochę się najeździłem w mojej już 8-letniej karierze w Mitsubishi Electric. Widziałem trochę produkcji w Europie, w zasadzie powiedzmy od Dublina do Sarajewa. Trochę w Japonii, w naszych fabrykach Mitsubishi Electric. Byłem na przykład w fabryce Sony, gdzie produkują PlayStation. też ciekawe doświadczenie zobaczyć te inne kultury produkcji i jak ta robotyzacja i automatyzacja wygląda też w innych częściach świata. Wiele by o tym opowiadać, tak? Wiele anegdot różnych, innego podejścia, chociażby do bezpieczeństwa, tak? Gdzie w Azji jest zupełnie inne podejście i też nawet często z naszymi japońskimi kolegami nie do końca się rozumiemy, gdzie mamy z jednej strony te standardy europejskie mocno wyśrubowane, a z drugiej strony mamy standardy azjatyckie. No, tych standardów azjatyckich też jest dużo, bo też są japońskie normy, są standardy chińskie, powiedzmy, tego jest sporo. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak robotyzować się z głową. Ja może nie jestem idealnym marketingowcem, będę trochę narzekał i mówił, czego nie robić, ale to jakoś mi lepiej wychodzi, także na tym też się skupiam. Będzie o tym, gdzie się nie robotyzować na początku. Chciałbym Wam to właśnie opowiedzieć z takiego punktu widzenia początkującego przedsiębiorstwa w robotyzacji. Od czego zacząć tą robotyzację i jak kontynuować i jak to robić właśnie z głową. Przygotowałem takie 3 zagadnienia zasadnicze, o których chciałem Wam opowiedzieć. Na początek parę słów i takie moje przemyślenia na temat przemysłu 4.0, jak to wygląda. O tym, czy robot jest rozwiązaniem każdego problemu, to jest takim mocnym znakiem zapytania, od razu zaznaczam. I o tym zdrowym podejściu do robotyzacji, parę wskazówek, parę takich też moich obserwacji, jak to robić właśnie z głową, jak to robić mądrze, tą robotyzację, bo właśnie nie chodzi o to tylko, żeby się robotyzować, ale żeby się robotyzować mądrze. Zaczynając od przemysłu 4.0, tutaj pozwoliłem sobie pytajnik dodać, z tego względu, że różne mamy wyobrażenia tego przemysłu 4.0, różnie gdzieś tam trendy się toczą, szczególnie jeśli teraz pojedziemy gdzieś na jakieś targi automatyczne, widzimy, że wszędzie się pojawia hasło przemysł 4.0, fabryka przyszłości i tak dalej. Więc warto spojrzeć na to, jak widzimy zakład przyszłości. Czy ten zakład ma być po prostu zautomatyzowany, gdzie mają się pojawiać jakieś urządzenia automatyczne, ale ciągle są w nim ludzie, czy też w takim zakładzie chcemy się po prostu pozbyć tych ludzi, pozbyć pracowników całkowicie i na końcu zgasić światła. Niektórzy mają takie wyobrażenie o fabryce przyszłości i faktycznie słyszałem gdzieś tam o jakiejś jednej fabryce w Chinach, gdzie faktycznie gdzieś tam zgasili światła, natomiast gdzieś w Europie chyba nie widać takich aż tak mocnych trendów. Natomiast warto o tym pamiętać, tak? Gdzie chcemy iść i do czego chcemy dążyć tak naprawdę. Czy to jest nasza fabryka przyszłości? Ja pozwolę sobie powiedzieć, że to nie jest moja fabryka przyszłości, nie tak to powinno wyglądać i o tym też chciałbym później więcej opowiedzieć. Druga rzecz odnośnie przemysłu 4.0, znana dobrze wszystkim infografika o tych przemysłach, rewolucjach przemysłowych, gdzie mamy tę pierwszą, drugą, trzecią, teraz się dużo mówi o tym, że wkroczyliśmy w tą czwartą rewolucję przemysłową. Ja sobie pozwolę zadać Wam pytanie i odpowiedzcie sobie na nie, gdzie są Wasze przedsiębiorstwa, na którym z tych stopni tak naprawdę, gdzie jesteśmy teraz. Czy jesteście gotowi na ten przemysł 4.0, czy Wasze przedsiębiorstwa nie znajdują się przypadkiem gdzieś pomiędzy tym przemysłem 2.0 i 3.0, albo nie znajdują się w tym przemyśle 2.0 w ogóle. Ciężko nam przeskoczyć z przemysłu 2.0 do przemysłu 4.0 od razu. I dlatego też warto sobie zadać to pytanie właśnie, gdzie jesteśmy w tym momencie i gdzie jest nasz zakład. Bo wiedząc, gdzie jesteśmy, łatwiej nam jest określić, w którym kierunku chcemy podążać. I warto sobie odpowiedzieć na takie pytania, na przykład jak wygląda produkcja w naszym zakładzie, tak? Nam może pomóc w określeniu tego, gdzie jesteśmy. Czy wygląda tak jak tutaj po prawej stronie, gdzie mamy produkcję głównie ręczną, która jest chyba ciągle właśnie najczęściej spotykaną w polskich przedsiębiorstwach, czy pracownicy wykonują montaż, wszystkie operacje ręcznie, czy też tak jak po lewej stronie mamy już pewien stopień automatyzacji i pracownicy bardziej skupiają się na obsłudze maszyn, obsłudze urządzeń. Tak? Czyli mamy mniej osób, operatorów, którzy wykonują sami czynności ręczne, a więcej operatorów, którzy poświęcają swój czas na obsługę maszyn, które wykonują te podstawowe czynności za nich. To jest takie pierwsze pytanie, które warto sobie zadać i zobaczyć, najlepiej nam to odpowie, gdzie jesteśmy, tak? Bo tutaj w zasadzie mamy taki przemysł zazwyczaj 2.0, tutaj mamy przemysł 3.0. I dalej warto sobie zadać pytanie, czy robot jest rozwiązaniem każdego problemu? Czy robot się nadaje do każdej aplikacji? Tutaj parę przykładów i znowu ten znak zapytania się pojawia. Zobaczcie na te dwa zdjęcia, na te dwa produkty. Tutaj trochę chciałem wam apetytu zrobić przed obiadem przy okazji. Mamy ciastka i mamy jabłka. Jabłka takie ekologiczne, powiedzmy nie supermarketu, specjalnie wybrałem takie zdjęcie. Dlaczego? Chciałem tymi zdjęciami zobrazować dwa typy produktów, które pojawiają się w zakładach. Pierwszy typ, ten po prawej stronie, czyli te ciastka nasze. Zobaczcie, one są bardzo powtarzalne. W zasadzie każde ciastko jest praktycznie takie samo. Mamy to ciastko, mamy nadzienie w tym samym miejscu. One nam idą na tej taśmie praktycznie w określonej jakiejś orientacji, w określonych pozycjach, są poukładane, posortowane. Z drugiej strony, po prawej stronie mamy te jabłka, z których każde jabłko jest inne. Trudno nam, na przykład trudno zrobić model 3D, uniwersalny model 3D, jakiś kadowski, jabłka. Tak? No, pomijając właśnie to, do czego dążą supermarkety i regulacje unijne, gdzie tam się określa krzywiznę banana i tak dalej. Natomiast takie jabłko samo w sobie ma niepowtarzalny kształt, tak? I trudno nam znaleźć dwa takie same jabłka. Pojawiają się tam jakieś niedoskonałości, pojawiają się różnice w rozmiarze, w kształcie. Jak myślicie, który z tych produktów łatwiej jest zautomatyzować? Którego produkcję łatwiej jest zautomatyzować i zrobotyzować? No to chyba jest proste rozwiązanie. Jabłek, tak, jeśli użyjemy do tej automatyzacji robotów, biorobotów, tak, czyli ludzi. Natomiast do takiej podstawowej automatyzacji oczywiście te ciastka będą prostsze, bo wiemy, gdzie ten produkt się znajduje, wiemy, jaki on ma kształt, jaki ma rozmiar. Łatwiej jest nam skatalogować, skategoryzować jakoś ten produkt. Drugie pytanie. I ile macie referencji, ile macie typów waszych produktów na zakładzie? Czy tak jak tu po lewej stronie są to jakieś określone produkty, które mają wiele cech wspólnych, tylko różnią się, powiedzmy, rozmiarem, wymiarami i tak dalej, jak te łożyska tutaj? Czy tych produktów jest, powiedzmy, setka czy 1000, gdzie musimy właśnie trzymać tych produktów, mamy ogromny magazyn samych tych produktów, komponentów, z których każdy się znacząco różni? I tutaj znowu automatyzacja jest najprostsza dla tych produktów po lewej stronie, gdzie mamy kilka tych referencji. Łatwiej jest nam stworzyć, zaprojektować takie urządzenia, które to zautomatyzują. Mówiąc o tych różnych referencjach, takiej właśnie trochę elastyczności już produkcji, taka typowa stacja, stanowisko do pobierania z kosza losowo zorientowanych detali. Na dzisiejszy stan techniki, to co jest dzisiaj wdrażane w zakładach produkcyjnych, to na co dzisiaj technologia pozwala. To są aplikacje, urządzenia, gdzie mamy jeden typ produktu tak naprawdę, który jest gdzieś tam przyuczony w systemie i on jest powtarzalny przede wszystkim. Czyli jesteśmy w stanie stworzyć model 3D takiego produktu, którego to modelu ten system 3D szuka. Ten produkt nam się nie zmienia, te odchyłki od tego modelu 3D są niewielkie, czyli to musi być sztywny jakiś detal, nie może on być jakiś elastyczny, wyginać się i tak dalej, ma określone wymiary. No i to jest jeden typ tego produktu, który jest gdzieś tam zarejestrowany w systemie i ten system wizyjny 3D szuka tego produktu określonego w koszu. A co jeśli nasze produkty i nasze gdzieś tam pakowanie wybierania z kosza wygląda tak? Czyli takie kompletowanie zamówień, powiedzmy, taki święty graal, trochę wszystkich firm wysyłkowych i sklepów internetowych, czyli kompletowanie zamówień różnego typu, różnego rodzaju, gdzie mamy te różne, mamy owoce, mamy jakieś jajka, mamy butelki z jakimiś płynami, tak, z olejem i tak dalej. Jest tego różne typy w ogóle produktów, różne wymiary. Kwestia nie tylko jak to rozpoznać, ale też kwestia jak to pobrać. Tak? Do jednego typu detalu będzie na przykład lepsza przyssawka, do innego typu detalu musimy zastosować jakiś chwytak i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już nam się to mocno komplikuje. Tak przewrotnie, czy nie da się? Oczywiście wszystko się da zautomatyzować, wszystko się da zrobotyzować. Pytanie, za ile? Ten przykład tego, że się da, jest taki konkurs coroczny, który się nazywa Amazon Picking Challenge, właśnie organizowany przez Amazona. To jest to, o czym mówiłem, o tym świętym graalu właśnie firm wysyłkowych. Amazon już właściwie zautomatyzował proces magazynowy w swoich magazynach, gdzie są przenoszone przez roboty autonomiczne, mobilne same półki z produktami. Natomiast już produkty z półek wkładane, jakby kompletowanie zamówień odbywa się ciągle ręcznie. I właśnie ten konkurs jest po to, żeby stymulować rozwój technologii, gdzie zautomatyzujemy ten ostatni proces, czyli tego kompletowania zamówień. I tutaj właśnie mamy różne typy produktów, czyli od jakichś tam książek, przez jakieś miśki, zabawki i tak dalej. I system najpierw musi rozpoznać, co to jest za typ produktu właśnie, czy to jest jakaś książka, czy to jest jakieś opakowanie, czy to jest jakieś pudełko, czy to jest jakiś woreczek, czy to jest właśnie jakiś misiek pluszowy. I na podstawie tego w kategoryzacji produktu dobiera w ogóle sposób, jak to pobrać. Czyli w tym przypadku jest pobierany, jeden robot ma ssawkę, drugi robot ma chwytak palcowy. I następnie trzeba rozpoznać położenie tego produktu, trzeba unikać kolizji między pudełkiem a robotem, między robotami, między sobą i tak dalej. Tutaj wchodzi nam dużo różnych rzeczy i faktycznie się da to zrobić. Natomiast tutaj widzicie ten film w parokrotnym przyspieszeniu, naprawdę. Kwestia jest taka, że technologie jeszcze nie są na tyle szybkie i na tyle niezawodne, żeby je wdrożyć do przemysłu na dzień dzisiejszy. Więc właśnie to jest technologia jutra, która się rozwija, która będzie, to nie jest pojutrze, to nie jest za rok, to jest technologia jutra. Natomiast pytanie, co z dzisiaj? Co z technologiami, które my możemy wdrożyć do zakładu? I tutaj właśnie pojawia się zdrowe podejście do robotyzacji i kwestia tego, że warto myśleć o tym, co mamy dzisiaj i jak możemy to dzisiaj nasz zakład zrobotyzować i zautomatyzować w oparciu o dzisiejsze technologie. Nie bazując na tym, co gdzieś tam reklamy nam pokazują, co widzimy czasami na targach, jakieś pokazówki, jakieś ciekawe filmy w internecie i tak dalej, tylko chodzi o to, jakie faktycznie na dzień dzisiejszy mamy technologie, które jesteśmy w stanie stosunkowo łatwo wdrożyć, które będą dla nas opłacalne tak naprawdę. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby robić science fiction, tylko chodzi o to, żeby robić przemysł w naszym przypadku i przez to, żeby robić pieniądze koniec końców. Więc jeśli chodzi o zdrową robotyzację, to ja mam znowu kilka pytań, które warto sobie zadać i na które warto zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę, gdzie najpierw warto się robotyzować i w którą stronę iść, zaczynając tą robotyzację. Tak jak mówiłem, wszystko można zrobotyzować, pytanie za ile. Warto zaczynać od tych prostszych tematów na robotyzację, żeby ułatwić sobie to wejście. Bo często na początku wyjdziemy z jakimś trudnym tematem robotyzacji, odbijemy się od niego, poniesiemy porażkę, później jest naprawdę trudno wrócić z tą robotyzacją na zakład. Pracownicy mają opory przed tym, operatorzy, zarząd ma problemy przed zaufaniem jeszcze raz tej technologii i tak dalej. Także warto zaczynać od tego niższego stopnia i piąć się w górę. I tutaj pokażę Wam kilka właśnie aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze na produkt. Znowu, jak ten produkt w Waszym zakładzie wygląda? Idealnie dla zdrowej robotyzacji jest robotyzacja produktów i procesów, gdzie występują produkty, które są przede wszystkim powtarzalne, czyli jesteśmy w stanie, to jest właśnie najlepiej sprawdzić, czy produkt jest powtarzalny, żebyście wiedzieli dokładnie, o co mi chodzi. Czyli jesteście w stanie stworzyć model 3D wirtualny tego produktu, który będzie uniwersalny dla większości produktów, z jakąś odchyłką oczywiście. Czyli jeśli mamy elementy metalowe, tutaj przykład elektroniki na przykład, jakieś płytki PCB, czyli wszystko, co mamy, ma określony kształt, ma określone wymiary, które jesteśmy w stanie zmierzyć. Druga sprawa, czy produkt jest spozycjonowany podczas procesu produkcyjnego, czyli czy mamy w jakieś poukładane w koszach te produkty, czy one są na jakichś paletkach w określonych pozycjach, czy są po prostu gdzieś tam luźno zasypane do kosza i tak są dostarczane. Dla człowieka to nie robi wielkiej różnicy. Ale dla robota przy obecnym stopniu robotyzacji, przy obecnym stopniu technologii tak. Drugi aspekt, jak wygląda właśnie sam proces. Pierwsze, warto się robotyzować i warto iść przede wszystkim w operacje proste. Czyli tutaj warto się zastanowić, przyjrzeć się na produkcji w Waszych zakładach i skwantyfikować proces do takich podstawowych operacji, zobaczyć na to, co człowiek robi. To jest niesamowite na przykład przy okazji tych aplikacji wybierania z kosza z robotem, jak skwantyfikujemy te operacje i pomyślimy, zastanowimy się nad tym, co człowiek faktycznie robi, żeby pobrać ten element losowo wyłożony z kosza. Czyli jak tam musimy spojrzeć na ten kosz, sprawdzić te wszystkie elementy, mniej więcej oszacować, który byłby najprostszy do wybrania, później zobaczyć, zastanowić się, jak podejść ręką do tego elementu, z której strony i tak dalej, później jakoś podejść, unikając tam kolizji na przykład z innymi detalami, później pobrać ten detal tak, żeby gdzieś tam nie upuścić go i tak dalej, później wyjąć ten detal, unikając znowu kolizji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego się naprawdę robi sporo. Dlatego warto się przyjrzeć takim operacjom, tak żeby znaleźć takie najprostsze operacje, typu właśnie jak na tych zdjęciach, tak? Gdzie mamy jakieś sortowanie ciastek. Przemyśle spożywcze, bardzo popularna aplikacja do robotyzacji. Ciastka sobie jadą losowo ułożone na taśmie i operatorzy stoją cały dzień i pobierają te ciastka i zakładają, na przykład wkładają do jakichś blistrów. gdzie później są pakowane, czy do jakichś dalszych procesów. Czy jakiś montaż elektroniki znowu. Tutaj widzę koledzy ze stoiska obok naszego przygotowali właśnie taką aplikację pokazową. To też jest właśnie świetny przykład prostej aplikacji do robotyzacji, tak, gdzie mamy montaż płytek PCB, elementów na płytkach PCB, gdzie mamy określone jakieś elementy, które są powtarzalne, wiemy dokładnie, gdzie je trzeba włożyć i operatorzy siedzą cały dzień i w to samo miejsce wkładają te tranzystory i tak dalej, poszczególne elementy tej płytki PCB. Dla człowieka to jest prosta operacja, pobierz, załóż, pobierz, załóż, pobierz, załóż. Już prościej zazwyczaj ciężko to zrobić. Czyli takie właśnie operacje typu montaż, typu obsługa urządzeń, gdzie wkładamy detal do jakiegoś urządzenia, później odbieramy z tego urządzenia. Wszelkie przenoszenie, pakowanie produktów, kontrola jakości. Tak? To jest też bardzo łatwo zrobotyzować, gdzie na robota instalują po prostu system wizyjny, który nam ocenia pod różnymi kątami na przykład jakość takiego produktu. Dla człowieka to jest właśnie spojrzenie, obejrzenie też tego produktu dookoła i człowiek też swojego systemu wizyjnego używa do tej operacji w zasadzie. Natomiast tak manipulacyjnie to jest bardzo prosta operacja. Z takich aspektów, nad którymi się warto zastanowić, tutaj dużo by o tym mówić, nie będę się na tym skupiał jakoś, ale o temacie współpracy robota z człowiekiem. Ja generalnie nie jestem fanem tego całego szumu wokół kolaboracji robota z człowiekiem. Uważam, że na zakładzie jednak człowiek ma swoje miejsce. Te miejsca mogą się nachodzić na siebie, mogą się łączyć. To daje tak naprawdę pod wieloma względami najlepsze efekty w przemyśle. Natomiast co wybieramy? W jaki sposób współpracy z człowiekiem? To się dzieje i to się będzie działo. Oczywiście ta współpraca z człowiekiem jest bardzo ważna. Pytanie, jak to zrobimy, tą współpracę z człowiekiem? Czy ta współpraca z człowiekiem będzie ciągła, czyli wykorzystujemy tak zwane koboty, gdzie teoretycznie zaznaczam od razu, człowiek ma pracować z robotem ramię w ramię. Tak naprawdę jest to ciężkie do wdrożenia. Na przykład nie ma oficjalnych norm ISO ciągle na to, jak to wdrożyć. Spowalnia to aplikację, bo ten robot musi powoli działać z mniejszymi przyspieszeniami i tak dalej, z mniejszą siłą, żeby nie być w stanie zrobić krzywdy człowiekowi. Tak naprawdę dużo gdzieś w internecie jest filmów, tak, pokazujących taką współpracę ramię w ramię z człowiekiem, tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kto stoi obok tego człowieka, kim są ci aktorzy. Łatwo się zorientować, z której części świata ten film pochodzi. Większość tych filmów pochodzi albo z Azji, albo ze Stanów Zjednoczonych. W Europie przy naszych standardach bezpieczeństwa, które w skali światowej są naprawdę bardzo mocno wyśrubowane, aż do przesady bardzo często, wdrożenie takiego kobota i z czystym sumieniem podpisaniem się pod certyfikacją tego urządzenia całego, zapewnieniem bezpieczeństwa temu człowiekowi, ciężka sprawa. Ja bym bał się wdrożyć takiego robota, szczerze powiedziawszy. Oczywiście są firmy, które się też w tym specjalizują, natomiast jest to bardzo skomplikowane i często bardzo kosztowne, bo też nie tylko robot musi być współpracujący z człowiekiem, ale wszystkie narzędzia, które ma ten robot, wszystkie elementy maszyny, z którymi człowiek współpracuje. Na przykład jak mamy aplikację wkręcania śrub, to robot musi być współpracujący, ale też ten wkrętek musi być współpracujący. Czyli nie może być w stanie wkręcić śruby w dłoń operatora. I to też nam podnosi mocno kosztów. Na przykład takie wkrętaki współpracujące też są kilkakrotnie droższe, na przykład od takich standardowych. I tutaj też warto się nad tym zastanowić, czy nie lepiej iść w współpracę sporadyczną. Przez sporadyczną współpracę rozumiem to, że mamy standardowego robota przemysłowego, który jeśli jest w swoim otoczeniu, nie ma człowieka w pobliżu, on pracuje na pełnej prędkości, to jest standardowy, szybki, dokładny robot przemysłowy. Natomiast ma wydzieloną jakąś strefę współpracy z człowiekiem, wydzieloną skanerami laserowymi, kurtynami świetlnymi itd. I jeśli operator i człowiek znajdują się w tym samym momencie, w tej strefie współpracującej, to robot się zatrzymuje. Zatrzymuje się w takim trybie, że on nie zatrzymuje się w trybie awaryjnym, czyli tam nie wyłącza napędów i tak dalej. Robot po prostu stoi w miejscu i czeka, aż człowiek sobie pójdzie, mówiąc kolokwialnie. Jest to zgodne z istniejącymi normami ISO, które są też wdrożone w Polsce, dotyczącymi robotów przemysłowych i ich integracji. Także możemy to w dużo prostszy sposób wdrożyć, używając też standardowych narzędzi z naszym robotem. Drugie pytanie, kolejne pytanie i kolejny aspekt to jest sama aplikacja, tak? I to jest tam kluczowa rada w zasadzie moja odnośnie zdrowej robotyzacji. Zaczynajcie od prostych aplikacji, które będzie w prosty sposób można zrobotyzować. Tutaj na początek przykład negatywny. Z testów, które robiliśmy w Japonii, trochę tam też jest inne podejście, co się opłaca, co się nie opłaca. Spójrzcie na tę aplikację, co te roboty robią. One wkładają jakiś przewód, to jest bodajże jakaś sprzączka do pasa bezpieczeństwa, z tego co pamiętam. I tutaj roboty prowadzą przewód. Potrzeba do tego dwóch robotów, które gdzieś tam jeden pomaga, przytrzymuje ten przewód, drugiego wciska tam w odpowiednie miejsce. I teraz sobie zadajcie pytanie, w jakim czasie jest człowiek w stanie to zrobić. Dla człowieka to jest żaden problem. Bierze przewód, wciska i parę sekund dla wprawnego operatora. Dla robota to jest to dwoma robotami, przytrzymywanie, wciskanie, gdzieś tam pozycjonowanie, podhaczanie i tak dalej. Naprawdę skomplikowana operacja. Czy warto? No jak widać, na przykład w Japonii to się opłaca, czyli w kosztach pracy i problemem też z kadrami coś takiego może się opłacać. Pytanie, czy u nas, w Polsce się to opłaca, przy naszych kosztach pracy. I z drugiej strony bardzo prosta aplikacja do montażu właśnie elektroniki, gdzie mamy spozycjonowane elementy w paletkach i je montujemy na płytce PCB, tutaj w tym przypadku konektory. Mamy system wizyjny dodatkowo zainstalowany, który nam sprawdza dokładnie pozycję tych konektorów, sprawdza nam później zamontowanie, czy ten tutaj konektor jest prawidłowy. Bardzo prosta aplikacja. Pobierz, załóż dla robota. W sam raz, można powiedzieć. Czyli właśnie montaż, obsługa urządzeń, to co mówiłem wcześniej, przenoszenie, pakowanie, kontrola jakości. To są aplikacje, które najprościej wdrożyć, dają najkrótszy czas zwrotu z inwestycji. Zwróćcie też uwagę pod względem tego zdrowej robotyzacji na ludzi, na kadry. Warto się stopniowo robotyzować, z tego też względu, że dzięki temu jesteście w stanie stopniowo budować kompetencje waszych ludzi, w waszych zespołach. I tutaj zaczynając od utrzymania ruchu, który się uczy sprzętu, uczy się tych robotów, obchodzenia z nimi i operatorów też oczywiście. Dalej możecie stopniowo też budować, jeśli posiadacie wewnętrzne działy budowy maszyn, możecie ich też przygotowywać na robotyzację, na wdrażanie tych robotów samodzielnie w dłuższej perspektywie. I warto też pamiętać o tej działce i dziale IT. Czyli warto się przygotowywać też dział IT, informatyków, do zbierania danych, do podłączenia tych robotów do internetu, do chmury, na właśnie tę ideę przemysłu 4.0, czyli zbieranie danych, sztuczną inteligencję i tak dalej. Warto też decydować się inwestować w sprawdzone technologie. Szczególnie na początku. Mitsubishi Electric na przykład produkuje roboty od lat 80. Specjalizujemy się w robotach. Doskonalą są technologie. Tutaj nie było nigdy żadnej rewolucji u nas w zasadzie. My działamy na zasadzie ewolucji. Czyli udoskonalamy. To też takie bardzo japońskie podejście. Czyli udoskonalanie do bólu danego produktu. Warto się decydować na sprawdzone produkty z tego względu, że daje nam to niższe ryzyko przy naszej inwestycji. Jesteśmy pewni, że coś będzie działać dzięki takim produktom. I tak podsumowując, jeszcze raz, robotyzujcie się stopniowo, czyli mając zakład już gdzieś tam nawet w pewnym stopniu zautomatyzowany, stawcie jednego robota, drugiego robota. To niekoniecznie sprowadzi się do tego, że ci ludzie tutaj odejdą, operatorzy, ale może być tak, że się zmieni struktura zatrudnienia, że ci operatorzy będą robić co innego, nie będą właśnie sami wykonywać tych powtarzalnych operacji, oni będą obsługiwać te roboty, zamienimy się w operatorów. Dalej nauczyliśmy się, dokładamy kolejnych ludzi, zmieniamy proces, modyfikujemy, dokładamy kolejne roboty, na koniec dokładamy tą strefę już IT, czyli zbieramy dane, monitorujemy całą produkcję, maszynę, czyli idziemy już typowo w tą przyszłość, to o czym mówimy z tym przemysłem 4.0. I to jest też kolejny aspekt, że zbierajcie, od początku zbierajcie dane. To jest to, o czym dzisiaj było mówione na początku dzisiejszego dnia, że dane są walutą w dzisiejszych czasach i te dane są niezbędne do wszystkich algorytmów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i tak dalej. Wszystkie algorytmy są niczym bez dużego zbioru danych, to tak zwane big data. Nawet jeśli dzisiaj nie używacie tego, to za rok czy za dwa te dane będą Wam potrzebne. Czyli warto od razu przygotowywać infrastrukturę, przygotowywać tą infrastrukturę IT. Później mogą być problemy tego typu, że chcemy podłączyć ostatnio roboty do zdalnego monitoringu, do chmury i tak dalej. Sytuacja utknęła w miejscu na parę miesięcy, bo dział IT nie mógł sobie poradzić z VPN-em, podłączeniem tych robotów do sieci. Taka prosta sprawa, ale utknęła już. No i wtedy pojawiają się takie drobne rzeczy, o których wcześniej nikt nie pomyślał. Także też warto przygotowywać się na tą przyszłość dokładnie. I warto też nie zapominać o człowieku, czyli to, o czym mówiłem na początku też, że nie gaśmy światła w naszych fabrykach. Róbmy automatyzację i robotyzację w ten sposób, żeby człowiek mógł w lepszy sposób współpracować z człowiekiem, żeby lepiej wykorzystywać tego człowieka i żeby właśnie wydajność tych ludzi rosła dzięki tej automatyzacji też. OKJOKE to jest nasz system zwany Pick-to-Light, który wspomaga operatorów w operacji ręcznej. Czyli tam są na przykład mamy przegródki z lampkami, które nam pokazują, który produkt ma operator pobrać, na ekranach mamy dokładne instrukcje i tak dalej. I one wspomagają te systemy nam pracę ręczną, też, żeby ją lepiej wykorzystać. I jako podsumowanie film, takiego połączenia też człowieka z robotem i synergii robota z człowiekiem, film z naszej celi montażowej z fabryki w Nagoi, fabryki naszych sterowników modułowych PLC, gdzie mamy cele, która z tej strony jest otwarta tutaj na człowieka, to są kurtyny świetne. Obok tego mamy też cele z ludźmi, którzy montują pewne elementy ręcznie. Z tym, że to wszystko jest monitorowane, każda operacja, moment wkręcenia każdej śruby idzie do bazy danych i tak dalej, czyli mamy ten też etap IT, tego monitorowania, zbierania danych, czego się da w zasadzie tylko. Plus mamy cele robota i człowieka. Operator, człowiek robi pewne operacje, robot robi pewne operacje, uzupełniają się nawzajem, współpracują sporadycznie, też odbierają od siebie detale, uzupełniają swoją pracę, dzięki temu mamy też ten element synergii. Dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie zrobić automatyzację, która nie eliminuje całkowicie człowieka z procesu produkcyjnego, ale pozwoli nam go lepiej wykorzystać i pozwoli nam z mniejszą liczbą ludzi uzyskać większą wydajność. Czyli przy utrzymaniu tej samej liczebności załogi tak naprawdę pozwoli nam zwiększyć produkcję dzięki temu. I na koniec już, koniec, jedna sprawa odnośnie tej zdrowej robotyzacji, takiej mądrej robotyzacji i odnośnie tego, w którym miejscu to Wasze przedsiębiorstwo jest tego przemysłu 4.0. Warto mówić nie o przemyśle 4.0, to jest moim zdaniem trochę na wyrost, ta czwarta rewolucja przemysłowa, to jest ewolucja tego, co my mamy. Zamiast mówić o przemyśle 4.0, mówmy o czymś, my na tym mówimy smart manufacturing, takie mądra produkcja, mądre produkowanie, czyli wyciskanie z tego przemysłu 3.0, z tego co mamy jak najwięcej i robienie tego w sposób mądry, zużywając pod względem ekologicznym mniej surowców, mniej energii, zwiększając wydajność produkcji, automatyzując to i tak dalej, natomiast wykorzystując technologie, które mamy. Moim zdaniem część 4.0, ale czwarta rewolucja przemysłowa to będzie, nie wiem, technologia druku wejdzie powszechnie do użytku, albo przeniesiemy do kosmosu produkcję przemysłową. To wtedy możemy nazwać rewolucją przemysłową. Natomiast dzisiaj to, co robimy, to automatyzujmy się i robotyzujmy się mądrze, w sposób mądry i wykorzystujmy to, co mamy w jak najlepszy sposób. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mam wrażenie, że już wszyscy są głodni, także drodzy Państwo, o 12:50 widzimy się z powrotem na panelu biznesowym. Będą kolejne 3 wykłady, teraz pokazy robotów oraz lunch. Zapraszam serdecznie. Druga część panelu biznesowego. Wystąpi pan Istvan Balazs. Is good? Okay, thank you. Moi drodzy, oczywiście wykład będzie w języku angielskim, także wierzę w Wasze umiejętności. Porozmawiałem sobie dzisiaj, wczoraj z panem Istvanem. Nie ma wielkiego problemu z językiem, używa bardzo fajnego, przyzwoitego, prostego słownictwa, opowiada o automatyzacji w przystępny sposób, także mam nadzieję, że każdy zrozumie. Skoro ja rozumiem, z moimi umiejętnościami językowymi, myślę, że każdy zrozumie. Nowe technologie, niepotrzebny koszt czy skuteczna metoda zwiększania efektywności produkcji. Z takim tematem wystąpi nasz prelegent. Jest inżynierem z dużym doświadczeniem w branży robotów i automatyki, odpowiedzialny za dział wsparcia technicznego w regionie, przeprowadza szkolenia techniczne z tematyki kobotów, inteligentnych narzędzi robotów na całym świecie. Drodzy Państwo, przywitajmy naszego gościa dużymi brawami. Thank you very much. First of all, I would like to apologize that my Polish is not really good, so I will make it in English. And also, I'm substituting my colleague, and unfortunately he couldn't come with some kind of circumstances, so that's the reason why I'm doing it in English, the presentation. I try to make it like really informative about business, and there will be some technical informations as well. I hope you will find it interesting, and the mix of business and technology. So I would like to start with a graph or with some kind of forecast, which you probably already seen today, but I guess it's like important in this event or in this conference. Global cobot market or estimated growth of cobot market in the estimated next 5 years. As you see that where it is, where is the foundation or where is the base, where it is coming from, and where we are going on the cobot market. I will tell you that why it is important in the for OnRobot and for our business. So as you see that the growth is really huge, and is not linear, but even better or even more aggressive growth. And this graph is representing the growth of the lightweight industrial robots. It is, as we were talking, or as the president or director of KUKA was talking about in the morning, that the last year, but 2017 was a record year for the global market of all industrial robots. This graph is representing only the 20 kilogram and the lower payload of industrial robots. That is important because OnRobot would like to focus, or OnRobot is focusing on these markets, and the collaborative robots and the lightweight robots. Because there is a huge potential in business-wise, because these are the robots which are basically meant to be substituting the human operators, and because we are lacking human workforce from the factories and from the industry, these are the most important robot types for our case. And that is because OnRobot is focusing on all robot manufacturers now, on all applications, all accessory types, and all industries in this lightweight industry. We are developing accessories, we are making tools for these kind of robots, which are enabling the integrators, enabling the market to make smarter operations, smarter applications. Why I'm saying that we are focusing on all robots and all applications, all accessory types and industries, that in the robot market it is very typical that they are not standardized, and like, let's say, an interface or a platform is not standardized, and in the way we would like to be the end-of-arm tooling supplier for all collaborative applications and not collaborative robots, is that we would like to make the same interface, to make the same business approach for all kind of robots on the market. How we would like to achieve this goal, or we would like to make this come true, is that OnRobot was formed in 2018, the last year. Actually, just now, tomorrow there will be the anniversary of OnRobot, the first year anniversary. How we created that, we gathered professional, or like the good manufacturers or the best manufacturers of different applications, different tool manufacturers, and merged together in the last year. There was a Danish company, OnRobot, which is based in Odense, which is the capital of robotics, we can say, or the market is keeping about them, that they are the capital of the robot industry. There is Perception Robotics, which was a Los Angeles-based company. They created a special kind of gripper. Also, all of our solutions you can check out. You are very welcome to see on our stand. So Perception Robotics was making a very special gripper type. OptoForce was making a force torque sensor and different software solutions for collaborative robots and now for lightweight industrial robots as well. Purple Robotics, also a very unique manufacturer of vacuum technology, vacuum kind of grippers. And now it is not written here or not signed here, but there's a fifth company was joining to our forces, and that was another Danish company which is making camera vision system and also soft grippers for the food industry. And later on I will show an example for food industry as well, or like agriculture food industry, because that's an emerging market as well nowadays. And I think that's one of the markets where the robotics is focusing on. How we would like to build also is the presence in a global scale. Right now we have offices all over the world, and these are actual offices in the different countries. We have three manufacturing and R&D centers. This is in Los Angeles. One is in Odense, where is the global headquarters as well, and also in Budapest, where we are also manufacturing and developing the accessories. Also we have now in Singapore, which is not written here, but is the newest office, is in Japan. We just opened up in Malaysia, Shanghai. In Poland it's important because the Central Eastern European market office or sales headquarters is based in Warsaw from this year, from February. So as you see that with the global presence, we would like to be close to the customers, close to our partners, to provide them our expertise, if I can say so. And also with our growing number of employees, we would like to grow the expertise in the company, within the company as well. So right now this number is outdated. We are like about 148 or 45-48 employees now. Choosing the right accessory for your robot Of course, it seems like a bit more technical, but business-wise, it is important as well, and that will be explained in the next slide. You have to know what is the nature of the automated task, what you would like to automate, also the size, the shape of the product, the type of the on-site robot, because that is also important. Not always, like we are not providing the robot, of course, but we have to consider that what is the already existing robot on the site. And the product material, what you are handling. And this is very important when you are choosing this accessory, because that will describe the ease of use, basically, and that will be, by business-wise, very important, because easy deployment nowadays, it is more important. Because you see that the robot market is growing, there will be more and more robots. There will be less employees who can understand, who can program the robot, who knows how to integrate the robot, and then plug and produce solutions, easy redeployment and simplified programming will come to the picture. With our solutions you will save time. When you are saving time, you will save money, basically. I can say like a statistics about this region. Something like 80 and 100 euros is like 1 hour programming time for a programmer usually at a customer. That's like a very general statistics. With our solutions, even though that the time will, or the price will be the same, but the time will be it will be creating value for the partner, it will be creating value for the integrator, because the same task that we would like to automate or integrate will be much less time or less time consuming. Intelligent operation also very important. This is coming to the picture when we are talking about the Industry 4.0, because Industry 4.0 is like quality-wise is very important, and scaling-wise it's very important. The solutions that we are providing are communicating back and forth with the robots, and that makes the process is more reliable, will also save the time, save the cost for the integration. And now I would like to, after I was talking a bit too much in English, now I would like to just show you some kind of examples by videos that how it looks like in our imagination. This is a solution of assembly application, a very typical one in electric industry. There, maybe the video is a bit dark, but there you can see like a DDR-ROM inserted into the PCB board, the motherboard, with a force torque sensor and with a smart gripper, which can actually detect whether the product is in the hand, and also the sensor can provide the safety or the quality of the insertion. And also these data that the gripper and the sensor is giving can be lead back to the robot and gather this data for later processing. Also there is another other kind of gripper which is combined with a force torque sensor in the fingertips, behaving the very same way as a human hand is behaving and sensing the very same forces like the human hand is feeling. Because basically the gripper or the tool is an important part of the solution, of course. That will describe the nature of the task and the solution. Also like a very repetitive task, and this is, I think, you can hear today in the conference many times that robots are replacing the repetitive tasks and the dirty tasks. This is one of the most unwanted solution for the operator. For example, this polishing is a really like dirty environment, unhealthy environment, very repetitive task for an operator doing it for 8 hours a day, or 8 hours a day, yes. It's not really desirable. With the force torque sensor this was solved, and also the software solution that we provide for this makes it very easy to deploy an application like this. For this kind of polishing, it only takes something like half an hour to set up, or even less if you are more practiced with the interface of the robot. And then you are done with a very nice and sophisticated application. Gecko gripper I can show you outside at the table. This is a nature-inspired gripper which is using passive technology, which is competing with the vacuum grippers. But actually here I can have a video for you showing that with the same gripper you can basically automate and packaging or pick and place different kind of objects, different kind of shiny surface objects. Also the deployment time is much faster or much more reduced compared to a vacuum gripper, because basically this is a passive technology for pick and place. This is not the solution for all kind of pick and place applications, but when you find it, this will be very cost-effective solution. The VG10 vacuum gripper, personally my favorite solution from all of our solutions. I hope the video is playing well. Yeah, so this is a vacuum gripper which has a built-in vacuum pump in the gripper, in the tool. So you don't have to have like external infrastructure lead through the robot or have the compressed air in your plant. You can basically you can find it almost everywhere, but when you are setting it up and try to deploy it, you don't have to struggle with the integration time of the gripper. It's very flexible and also a really quick setup for different kind of packaging applications. And then there is a quick changer at this moment in our portfolio. This will be the last one product which provides now the solutions. This makes you able just to quickly change a tool on your robot. It is compatible with different kind of robot brands. It is not stick to any certain brand. And finally, with this product, we are going to have like 45 products end of the next year, which we would like to give the solutions to solve all kind of collaborative applications, on all kind of lightweight robot applications what you are having and struggling with on your manufacturing floor or plant. These will be like two success stories, and I would like to finish with these videos showing that how we made successful implementation of gripper or the smart solution in an agricultural plant. And this is actually focusing on the SMEs. This is very important for the small and medium-sized companies, that this easy deployment, and if they are not having the robot programmers and skilled, experienced, expensive programmers, then these solutions can be very lucrative for them. It makes a significant difference for us to move from growing plants and herbs in an old-fashioned greenhouse to state-of-the-art facilities where the latest automation technology is in use. Horsepower Greenhouse prides itself with various automated processes throughout the entire area of greenhouses. The latest addition is the RG6 gripper, mounted on a UR5 robot that helps automating the process of packing cut herbs. The RG6 gripper is used for precise boxing and feeding the conveyor belt that leads to palletizing. The RG6 gripper's flexibility, wide stroke, and gentle grip were key arguments in choosing the gripper as the best solution for the application. With an easily adjustable force, the gripper can gently pick the herbs without squeezing or damaging them. The flexibility of the gripper makes it possible for Horsepower to add different size, shapes and weight products to the same packing line. The factor that made us decide to automate packing cut herbs was to eliminate monotonous work procedures and bring down heavy labor costs. Using robots fitted with on-robot grippers gives us the benefit of carefully and precisely handling plants so that we always deliver top quality products. The biggest improvement we are seeing is considerable reduction of hard manual labor hours, and saving manual hours, we expect the gripper and the entire application to have a quick payback time. Denmark's largest herbs producer sees an enormous potential in deploying robots in their greenhouses. And also in the morning we heard that they said that implementing the robots and solutions with the machines are really important. This video is showing a solution like that, which is combined with the CNC machine feeding, which I believe that one of the most widespread application among the collaborative robot market. Osval Jensen is an over 100 years old company who's developed and produced transmission parts for a wide range of industries. Very nice Danish example. We produce high quality worm gears, gear wheels, worms and gears here at our factory in Denmark. We maintain a close dialogue with our customers through the design and development phase to ensure we arrive at the right solution, the right quality and the right price. The collaboration between Osval Jensen and OnRobot started when OnRobot in the development phase needed consultancy, professional discussion and adjustment of the gears and the gripper. OnRobot experienced problems and contacted therefore Osval Jensen, whose profile is to be a solution-oriented business partner regarding gears and gearboxes. We can first of all advise in developing phase, two, be a partner in the prototyping, and three, be a manufacturer in the series production. We solved the problem for OnRobot, and actually today we are using the gripper in our daily production. To stay competitive in a high-cost country like Denmark, and at the same time demonstrate we are a modern company, we have decided to invest in technology that gives us the best return. This is a unique solution with the dual gripping technology on one robot. Especially the on-robot gripper, we can in a very cost-effective way automate them. Therefore, in 2015, we invested in our first on-robot gripper and had a return on investment in less than 3 months. The machine operator has also been relieved from tedious work, and the machine can now continue working when the operator has left the workshop. In the meantime, on-robot has developed a dual gripper solution. This shows very well that what is the difference when you are using one or two grippers. Basically, it's almost like you have two robots working in the same time. Another cost-effective investment, we could improve our productivity even further. To sum it all up, we intend to invest further to ensure that we take full advantage of the collaborative robots. And the last minute. Yeah. It's actually, I just want to thank you for your attention. So if you have any questions, just feel free. Okay, thank you. Jeżeli możemy o pytania, to bardzo szybkie. Okay, two questions, if I may. Michał Jędrzejczak from OnRobot. You mentioned there are four companies basically for grippers that now is on robots, right? Exactly. But another one for food. You mentioned about another one. What is the name of the fifth company? OptoForce. And the second question, do you have another agreement with some Denmark-based company with Universal Robots, some global? We basically don't have that kind of agreements or that agreements now. Just we would like to. The reason is why we don't have it, because we would like to focus on the, more other brands as well, and we don't want to be bonded to a certain robot. For example, we are working as well with technical robot I see at the homegrown booth as well, that we also provide solutions for that, or also Humber robots, what we see here. Okay. Thank you. Thank you. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, przed nami Pan Marcin Gwóźdź, kierownik sprzedaży Universal Robots. Liczenie stopy zwrotu ze stanowisk z robotami współpracującymi na przykładowych wdrożeniach. Pan Marcin Gwóźdź od początku kariery zawodowej jest związany z automatyzacją produkcji. W ostatnich latach skutecznie rozwijał rynek sprzedaży w Polsce dla jednego z producentów robotów przemysłowych. Jako menedżer do spraw rozwoju sprzedaży Universal Robots w Polsce jest odpowiedzialny za wzmacnianie świadomości marki UR, poszerzenie grona potencjalnych klientów. Przywitajmy mocnymi brawami i oddaję głos. Dziękuję bardzo za brawa, dziękuję bardzo za przedstawienie. Dziękuję również za możliwość bycia tutaj wspólnie z Państwem i przekazania Państwu troszkę informacji o tym, jak możemy właśnie wyliczyć tak zwany ROI, tak? Więc zanim zacznę, chciałem zapytać, czy wszyscy wiedzą, co to ROI? Jak ktoś wie, to proszę o podniesienie ręki do góry. Wtedy będzie oznaczało to, że tak. Okay. Czyli większość z nas wie, co to jest wskaźnik rentowności. To jest oczywiście jakby definicja z Wikipedii, nie będziemy się do niej stosować. No krótko, w ROI chodzi o to, czy nam się opłaca, czy nie. Tak? Czyli jeśli w coś inwestujemy, czy ta inwestycja, czy koszt tej inwestycji będzie większy niż zyski, które mamy. Tak? Jak będziemy liczyć takie ROI? Ja nie będę tego liczył dzisiaj z Państwem bardzo dokładnie, bo nie mam na to czasu i nie będę się też na tym bardzo dokładnie skupiał. Mamy tylko 25 minut, już pewnie 22, więc skupię się tak naprawdę na kilku aplikacjach. Pozwoli mi to też pokrótce odnieść się do słów poprzedników, moich poprzedników, z którymi nie do końca się zgadzam. Jako, nie wiem, czy wszyscy akurat tutaj byli w tym czasie, ale jako udowodnienie tego, że niekoniecznie te tezy, które były podstawione, były słuszne, jest to przykład obliczenia tak naprawdę czasu zwrotu za inwestycję w robota, który będzie obsługiwał maszynę. Czyli jakie mamy założenia? Mamy operatora maszyny, operator wkłada elementy i odkłada na tacki, praca tak zwana czterobrygadówki, no, czyli w sumie najlepsza, jeśli chodzi o liczenie ROI. Nie zawsze mamy do czynienia z taką aplikacją, później przejdziemy też również do innej. Tak? A jakie są koszty pracodawcy? Jeśli się mylę, poprawcie mnie Państwo, założyliśmy tak naprawdę do obliczenia, że koszt pracodawcy na chwilę obecną w Polsce to około 4200 zł. Zgoda? Mało, ale wolę pokazać mniej niż więcej, ale zgoda, że tyle musimy założyć? Jeśli zgoda, to mówimy zgoda. 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 Wiadomo, oprócz samych kosztów też jest coś takiego jak urlop, który też musimy sobie kalkulować, jeśli mamy do czynienia z jakąś maszyną i chcemy na niej produkować. Tak? No, krótko z takich obliczeń wynika, że koszt samego zatrudnienia, mówię tutaj o samym zatrudnieniu, tak? Mówię, nie będę wchodził w same szczegóły tego, co robimy dalej, jakie są dodatkowe koszty, tylko później Państwu o nich powiem. No, według obliczeń wychodzi 218 400 zł, tak? Jeśli mówimy o stanowisku z robotem, który miałby wykonywać tą pracę, to mówimy o robocie, powiedzmy UR5 z chwytakiem RG2, właśnie firmy OnRobot. Mam nadzieję, że dalej tutaj koledzy słuchają, żeby pamiętali, że wspieramy. Integracja wewnątrz, no i nie potrzebujemy safety przy użyciu takiego robota, z racji na to, że to jest robot współpracujący, tak? No i z obliczeń wychodzi przy jakimś tam zachowaniu kosztów. Taniego programowania założyliśmy tutaj, że programowanie zostanie wykonane po stronie klienta. Jest to akurat bardzo częsty zabieg przy tego typu robotach, które są bardzo proste w programowaniu, bardzo proste we wdrożeniu, kiedy nie musimy tak naprawdę posiadać ogromnej wiedzy, nie musimy przechodzić godzin szkoleń, tak? Tylko po tak naprawdę krótkim kursie jesteśmy w stanie stwierdzić, że jesteśmy w stanie zaprogramować takiego robota. Założyliśmy, że ten koszt programowania po stronie wewnętrznej, czy po stronie wspierającej przez naszego partnera, czy przez UR będzie to jedynie 5000 zł. Audyt bezpieczeństwa, żebyśmy mieli tutaj jasną sytuację i podpisy wszystkie, które są konieczne, koszty jakieś operacyjne związane z zamówieniami, z kosztami po prostu związanymi z papierologią. 140 tysięcy złotych. Wynik 233 dni. 8 miesięcy. To jest wynik, który podał nam klient. To nie jest wyliczenie nasze, to jest wynik klienta, który takiego robota sobie wdrożył. Czy 8 miesięcy jest to dobry wskaźnik? Uważam, że tak. Jakbym teraz Państwa zapytał, jaki wskaźnik zwrotu inwestycji w latach jest przez Was akceptowany w Waszych firmach? 3, 5, nawet 5 lat, tak? To jest dużo ogólnie rzecz biorąc, bo z czym ja najczęściej się spotykam, to jest poniżej 2 lat, tak? O czym klienci faktycznie mówią, że w 2 lata chcieli, aby taka inwestycja się zwróciła. I uważam, że jeśli chodzi o roboty współpracujące i tego typu aplikacje, tak, gdzie mówimy o po prostu aplikacji typu na przykład pick and place, czyli pobieram element, odkładam element, jest tak najbardziej możliwe, jest to nawet do osiągnięcia poniżej 1 roku, nawet w naszym kraju. Zadam Państwu też pytanie, jest to przykład nieoficjalny, więc nie podam nazwy klienta, ale nasz rekordowy ROI nieoficjalny na świecie pochodzi właśnie z naszego pięknego kraju, z Polski. I kto zgadnie, jaki to był czas? Podpowiem, że w dniach trzeba podać. Troszkę więcej. 20. 25 dni. To jest to, co klient nam powiedział, że tak szybko jest w stanie zwrócić inwestycję w robota współpracującego. Aplikacja była to kontrolę jakości, tak? Może się wydawać, jak to jest możliwe, że można zwrócić, odzyskać pieniądze zainwestowane w aplikację w 25 dni, ale jest to możliwe, tak? Podam tylko, jak wyglądała sytuacja, będzie to dla Państwa prostsze do zrozumienia, tak? Czyli mówimy o aplikacji kontroli jakości dla firmy, gdzie kontrola jakości jest bardzo ważna i produkty, które dostarczają na rynek muszą być bardzo dokładnie skontrolowane. Mówimy o pracy 3-zmianowej. Mówimy o pracy takiej, że człowiek w przeciągu swojej pracy trzyma taki pistolet specjalny do mierzenia promieni krzywizn, tak się to nazywa, sprawdza, czy te promienie krzywizn na elemencie są dobre, czy nie. Znaczy, to nie robi człowiek, to robi oczywiście ten pistolet, ale człowiek odpowiada za to, żeby ten pistolet w cudzysłowie sobie trzymać i jeździć z nim do różnych pozycji, tak? odnajdywanie tych pozycji na detalu wcale takie proste nie jest, bo kiedy jedzie do takiej pozycji, no musi się zatrzymać ręką, musi wcisnąć przycisk, następuje pomiar, znaczy najpierw odnajduje ten pistolet, odnajduje czy znalazł tą krzywiznę, to chwilę zajmuje, potem musi przez jakiś czas trzymać powiedzmy ten pistolet i następuje pomiar, tak? I tak kilkadziesiąt punktów na jednym detalu. Mówię na 3 zmiany, z racji na to, że jest to tak jakby przemysł restrykcyjny, musi być to sprawdzane przez kolejną osobę. Czyli mówimy już o 6 osobach, tak, które wykonują bardzo nużącą, ale też bardzo odpowiedzialną pracę na zakładzie. Przy wykorzystaniu robota UR3 akurat, naszego najmniejszego, gdzie możemy bardzo prosto zaprogramować sobie pozycje, do których będziemy dojeżdżać. Przede wszystkim pomiar następuje bardzo szybko. Po drugie, nie musimy kontrolować jakości po raz drugi, bo nie mamy żadnych drgań, jeśli chodzi o sam pomiar, tak? Kiedy człowiek trzyma taki pistolet, oczywiście ręka drży i na to nie mamy żadnego wpływu. I wykorzystujemy praktycznie to samo narzędzie, tak? Więc to pozwoliło na przykład nawet w Polsce osiągnąć zwrotu inwestycji przy robocie poniżej miesiąca. Oczywiście poza tymi kosztami, o których tutaj wspomniałem, tak? Mówimy tylko o samych zarobkach, tak? To też nie jest tak do końca, że oczywiście nikt do obsługi robota nie jest potrzebny, bo oczywiście jest, tak, ale ciągle mówimy o tym i kolega z spółki mówił, w ogóle dzisiaj wszyscy o tym mówią, że brakuje nam ludzi do pracy, tak. A do jakiej pracy nam ludzi brakuje? Do pracy powtarzalnej, tak. To nie jest tak, że brakuje nam w ogóle ludzi, bo ludzi jest więcej tak naprawdę niż pracy, ale ludzie nie chcą pracować w aplikacjach, do których czasami ich zmuszamy, żeby pracowali, tak? Więc ten człowiek oczywiście jest przydatny, tak? Ale ten człowiek przestał być obsługującym maszynę, przestał być po prostu robotem, który obsługuje tą maszynę, został programistą obsługującym robota. Jest to zupełnie inne stanowisko. Dlaczego tak ważne jest to, o czym mówię, powiem troszkę później. Kolejny przykład, praca na 2 zmiany, teraz troszkę przykład bardziej powiedzmy dotyczący przedsiębiorstw mniejszych i średnich. Ta sama sytuacja, tylko mamy troszkę mniejsze koszty z racji na to, że zatrudniamy mniej ludzi. Mimo tego nawet przy pracy 2-zmianowej, jesteśmy w stanie tak naprawdę osiągnąć zwrot inwestycji poniżej 24 miesięcy, co dla większości z Państwa okazuje się wystarczające. Przykład oferty na integrację. Mówimy o integracji. Możemy korzystać, tak mówię, z własnych zasobów i bardzo duże gro klientów tak robi, że wykorzystuje własne zasoby do programowania robotów, ale jak ktoś chce, może sobie skorzystać z ofert integratora i to jest przykład jednej z ofert naszego partnerów do klienta, gdzie całość oferty na robota wraz ze stanowiskiem, z osprzętem, z oprogramowaniem, z analizą bezpieczeństwa, z analizą ryzyka, to jest koszt 55 000 euro. Mówimy o całym stanowisku robotyzowanym, tak? Nie mówimy tutaj o osobnym robocie. Padły wcześniej hasła, że taki koszt to jest około 300 000 złotych. No oczywiście w zależności od aplikacji, tak? Mniej więcej nasze aplikacje z doświadczenia, kiedy robią to integratorzy, to koszt to jest drugie tyle, co robot, więc w dalszym ciągu niewiele. Istvan powiedział, że ogólnie rzecz biorąc, im więcej czasu oszczędzamy, tym oszczędzamy więcej pieniążków i to jest prawda, tak? I co jest bardzo ważne, jeśli chodzi też liczenie ROI, tak naprawdę liczenie tego, czy nam się coś opłaca, czy nie, tak? To tak naprawdę kiedy podejmujemy tą decyzję, ile czasu tej decyzji mija, a zaczynamy wykorzystywać to, w co zainwestowaliśmy, tak? Wydaje mi się, że to, co tutaj jest... O, coś włączyłem. A to, co tutaj mamy tak naprawdę rozrysowane, to właśnie dotyczy robota współpracującego. To nie jest tak z robotem standardowym, gdzie proces wdrożenia jest całkiem długi. Mówimy o zupełnie innych czasach dostaw. To zgadnie, ile czasu UR dostarcza robota do klienta od dnia zamówienia, bez partnerów, którzy tutaj też są. Nagród nie ma, ale pytanie chętnie. 5 dni. Dokładnie 5 dni zajmuje nam dostarczenie robota od zamówienia od klienta do tego, żeby tym robotem mógł się uścieszyć. Jest to jakby kluczowe ze względu na to, że jeśli chcemy coś zainwestować, jesteśmy do tego przekonani, to chcemy z tego działać tak najszybciej. Tak? Jeśli mówimy na przykład o samochodzie, który chcemy dzisiaj kupić, no jest trochę to problematyczne, bo na Skodę Super według ostatnich moich informacji czeka się 8 miesięcy. Co dla większości osób być może jest nieakceptowane, tak? Jeśli potrzebuję auta i mam czekać na nie 8 miesięcy, to pewnie znajdę alternatywę. Ja bym przynajmniej tak zrobił. Więc jeśli klient chce, klient ma potrzeby i klient ma swoje problemy, które ma tu, dziś, i teraz, to potrzebujemy rozwiązać te problemy tu, dziś i teraz, a nie za miesiąc, za dwa albo za pół roku, tak? Bo przez te pół roku to on traci, tak? To nie jest tak, że inwestycje, że robot czy aplikacja zrobotyzowana to jest koszt. Musimy o tym zapomnieć, bo to jest takie częste nasze rozumienie w naszym kraju. Absolutnie robot z aplikacją to nie jest koszt, to jest inwestycja, tak? I musimy patrzeć nie przez to, ile klient płaci za robota, tylko ile klient oszczędza na tym, że tego robota ma. Jak wygląda taki standardowy czas instalacji dla robota od samego zamówienia do samej instalacji? Do 4 tygodni z reguły zamykamy się w aplikacjach, do których nasze roboty zostały stworzone, tak? Kiedy zaczynamy, mamy projekt stanowiska, nie są z reguły to jakieś projekty skomplikowane, z reguły to jest tak naprawdę to, w czym my chcemy Państwu pomóc. To nie jest wymyślanie rzeczy na nowo, to nie jest rewolucjonizowanie Waszych fabryk, to jest tak naprawdę pewien upgrade, który chcemy Wam zaproponować, tak? Czy my chcemy rozmawiać o Industry 4.0? Tak, bo wszyscy o tym rozmawiają, ale naszym głównym jakby odbiorcą naszych robotów stanie są wielkie koncerny, to nie jest automotive, to są przedsiębiorstwa MŚP, małe i średnie. I do nich chcemy dotrzeć jak najbardziej. I szczerze powiedziawszy, kiedy z nimi rozmawiamy, czy oni są zainteresowani Industry 4.0, w większości mówią, że panie, ja mam tyle problemów na co dzień, że ja naprawdę nie mam ochoty rozmawiać o Industry 4.0. Ja po prostu chcę mieć stabilną sytuację, chcę po prostu mieć pewność, że jak przyjmę zamówienie od klienta, to ja je zrealizuję, tak? I nie będę miał problemów z obsadą w poniedziałek czy w piątek. Przy tym zapytam, czy znacie dane dotyczące, jaka jest absencja w poniedziałki procentowa pracowników Unii Europejskiej? Ile osób nie pojawia się w pracy w poniedziałki w naszej Unii Europejskiej? 25%. A w piątki? 22%. To są dane, które są w Unii Europejskiej. To jest ogromna skala tak naprawdę, która generuje ogromne problemy tak naprawdę dla przedsiębiorców. No pewnie najprawdopodobniej tak. No, ale wiele sytuacji w weekend się może wydarzyć, które powodują, że faktycznie no, tak może być, tak? I tak jest, więc tak naprawdę większość tych przedsiębiorców, do których my trafiamy na chwilę obecną w naszym kraju, to naprawdę chcą rozwiązać swoje problemy tu i teraz i rozmawiają nie o wielkich rzeczach, tylko tak naprawdę o usprawnianiu ich fabryk, a możemy im pomóc bardzo szybko. Jakby ktoś był zainteresowany tym, żeby dobrze zrozumieć, jak policzyć ROI i jak dobrze policzyć ROI, jak uwzględnić wszystko w ROI, tak, to zachęcam do dalszego rozmów, zachęcam do kontaktu z nami, z naszymi partnerami. Dysponujemy fantastycznym plikiem Excel, który to fantastycznie może nam pomóc w wyliczeniu tak naprawdę i wzięcia pod uwagę wszystkich kosztów związanych, również z odpadami, z kosztem odpadów, właśnie z przestojami związanymi z absencją itd. Tak? Mamy różne sytuacje, różne scenariusze, które możemy wziąć pod uwagę i bardzo chętnie każdemu z Państwa w tym pomożemy, czy to my bezpośrednio jako OR, czy wspólnie z naszymi preferowanymi dystrybutorami. Krótko jeszcze, dlaczego z tym ROI jest tak, a nie inaczej? A to dlatego, że my chcemy, żebyście traktowali naszego robota, nie jako jakąś aplikację skomplikowaną, tylko jako narzędzie, które wspomaga Was w Waszym rozwoju, tak? Czyli kiedyś ktoś stwierdził, wymyślę taką wkrętarkę zamiast takiego śrubokręta, tak? Wiele pomogło, tak? Robimy de facto to samo, tak? Ale robimy to znacznie sprawniej, tak? My chcemy Państwu zaproponować nowoczesne narzędzie, które zamieni tą oto wkrętarkę w kolejne, bardziej nowoczesne narzędzie, które jeszcze bardziej usprawni Waszą produkcję, tak? Bez żadnych dodatkowych, zbędnych, koniecznych kosztów. I to jest jakby idealne zdjęcie, jak można obsługiwać na przykład prasę krawędziową w dzisiejszych czasach, tak? Czyli mam ogólnie rzecz biorąc prasę, mam robota z jakimś tam pytakiem, mam operatora, który decyduje o tym, jakie mamy detale w danym momencie. Ten sam operator może tego robota swobodnie programować i ten sam operator za niego odpowiada, tak? I ten oto operator ze zwykłego pracownika, który przekładał blachę z punktu A do B, stał się po prostu operatorem stanowiska zrobotyzowanego. Jest to zupełnie inne postrzeganie przez takiego pracownika swoich czynności. Co jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o ROI, czego nie uwzględniałem tak naprawdę, to jest elastyczność takich rozwiązań, tak? Czyli możemy mieć takiego robota zamontowanego na takim wózku, tak, może go ktoś pomiędzy zmianami przepchać z jednego punktu hali do drugiego, tak, i realizować zupełnie inne zadania, tak. Czyli inwestując w jedno stanowisko, możemy tak naprawdę rozwiązać sobie 1, 2 lub 3 problemy. Coraz więcej mamy klientów takich, którzy nas pytają, czy jest możliwe tak, żeby robot mógł produkować coś, mógł wspomagać produkcję przez 2 godziny, a później przez kolejne 2 godziny robić coś innego, a przez kolejne 2 godziny robić coś innego. Czy jest to możliwe? Tak, jest możliwe, tak. Więc ta elastyczność też w dużej mierze pozwala Państwu, jest wielu klientów, którzy mówią, w zasadzie produkuję na jedną zmianę, w zasadzie mam zbyt, tak. Ale zasadniczo moim jedynym problemem jest to, dlaczego nie zarabiam więcej pieniędzy, jest dlatego, że nie mogę mieć drugiej zmiany. A dlaczego nie mogę mieć drugiej zmiany? Bo ja nie mam ludzi, którymi mogę tą zmianę obsadzić tak naprawdę, tak. I czy na przykład taki robot nie może być rozwiązaniem tych problemów, tak. Nie musimy szukać więcej ludzi, możemy wykorzystać w dużo lepszy sposób ludzi, których mamy, tak. Bo też ludzie ogólnie rzecz biorąc na to zasługują, żeby pracować w sposób dużo lepszy niż do tego na chwilę obecną są często zmuszani, tak. Tu jest tabela, która mówi o naszym globalnym wyliczeniu, jeśli chodzi o aplikacje z naszymi robotami, z wyliczeniem poszczególnych, powiedzmy tam, aplikacji typu montaż, obsługa CNC, nakładanie kleju, obsługa maszyn itd., itd. Jak widać, najszybszy czas zwrotu inwestycji globalnie dla naszych robotów występuje w aplikacjach inspekcji jakości. Jest to najszybsza pod względem czasu zwrotu, a inwestycja w robota współpracuje na chwilę obecną. Oficjalny rekord, ten, o którym mówiłem o nim wcześniej, jest nieoficjalny. Nasz oficjalny rekord jest 34 dni w firmie w Stanach Zjednoczonych. To jest jeszcze bardzo ważne, o czym wcześniej wspomniałem. Dlaczego tak ważne powinno być dla nas dbanie o to, co ludzie robią na zakładzie produkcyjnym, tak? I czy my mamy tych ludzi zwalniać? Nie możemy ludzi zwalniać, bo ich tak nie mamy, tak? Więc tak naprawdę musimy zadbać o to, żeby tych ludzi wykorzystać w miejscach, do których się bardziej nadają albo bardziej chcą pracować, tak? Nawet podając ten przykład wcześniej, kiedy mówiliśmy, że ROI byłoby w 8 miesięcy, tak? Mówiliśmy, że tych ludzi zamieniamy z tamtego stanowiska, tak? Ale gwarantuję Państwu, że nikt tych ludzi tak naprawdę nie zwolni z tej fabryki, tylko wykorzysta ich na pewno gdzie indziej, tak? Wykorzysta może najlepsze, nie najlepsze słowo, tak? Ale na pewno będą dalej pracować, bo nie znam na chwilę obecną, być może wśród Państwa jest jakiś przykład, ale ja nie znam na chwilę obecną żadnego zakładu produkcyjnego w tym kraju, który nie powie, że ma problem z zatrudnieniem. Wszyscy milczą, czyli Pan macha głową, czy się zgadza, czy nie? Zgadza się. Fantastycznie. Ja nie znam, podróżujemy bardzo dużo po kraju, tak? Wspólnie z dystrybutorami robimy tygodniowo, śmiem twierdzić, około 35 wizyt u różnych klientów. A organizujemy 2 razy w miesiącu taki tour, gdzie uczymy tak naprawdę klientów, jak inwestować w automatyzację, jak się robotyzować, tak? Jest to cykl Seminar in the Box. Spotykamy się tygodniowo z około 50 klientami, tydzień w tydzień, jako firma, jako nasi partnerzy. I tak mówię, tydzień w tydzień słyszymy dokładnie to samo. Nie ma ludzi do pracy. Pomóżcie nam rozwiązać ten problem, tak? I my skupiamy się na tym, żeby rozwiązać ten właśnie problem. Ale kiedy MIT przeprowadziło dane, kiedy ten rynek robotów zaczął się tak bardzo szybko rozwijać, MIT mówi, ok, sprawdźmy w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I przeprowadziło dane, co się dzieje z ludźmi, kiedy pracują sami, kiedy pracują same roboty, a kiedy ludzie pracują z robotami. Nie jest też taka współpraca, jaką sobie wszyscy wyobrażamy, że oni się tam cały czas dotykają, głaszczą i tak dalej. To nie jest taka współpraca. To jest wspieranie operatorów z wykonywania czynności, które są bardzo powtarzalne i bardzo uciążliwe, tak? I co się okazało, że według MIT, według wszystkich klientów, których przebadali w tamtym okresie czasu, znowu wyłączyłem, współpraca ludzi i robotów jest 85% bardziej produktywna niż praca samych ludzi lub samych robotów, tak? Z czego to się bierze? To się nie bierze z tym, że będzie szybciej, nie bierze się z tym pewnie, że będzie w 100% lepiej, a nie bierze się z tego, że po prostu zrobimy, nie wiem, 85% wszystkiego więcej i tak dalej. Nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, jak ci ludzie zaczynają odbierać swoją pracę i jak zależy im na to, żeby tą pracę realizować, tak? Bo jeśli ktoś dostaje szansę, to tą szansę z reguły stara się wykorzystać, tak? Jeśli ten pan, który tutaj jest na tym obrazku, kiedyś robił to, co robił ten robot, Czy był zadowolony? Może tak, może nie, tak, ale nie wiem, czy bym chciał wracać codziennie do domu i mówić o tym, jak przełożyłem w przeciągu dnia 1200 pudełek z punktu A do B. Pewnie bym nie chciał, tak, i pewnie by mi to żadnej przyjemności nie sprawiało. Ale gdyby mi ktoś dał szansę i powiedział, ok, od dzisiaj to ty odpowiadasz za robota i codziennie będziesz z nim pracował, możesz go przeprogramować, tak, bo nie wiem, produkujemy wiele produktów. Ten sam pan, który tutaj jest, na pewno jego podejście do pracy i jego chęć przychodzenia do pracy i chęć pozostania w tej pracy jest na pewno na zupełnie innym poziomie, a na pewno też dostaje za to lepsze wynagrodzenie. Coś tu jeszcze było, tak? No i roboty współpracujące, oczywiście w mojej opinii, jak i moich kolegów z firmy i na pewno moich partnerów, to jest przyszłość produkcji. I mam nadzieję, że część z Państwa, którzy się tym interesujecie i macie swoje problemy, będziecie skłonni, aby się z tymi problemami z nami podzielić i chętnie Państwu pomożemy. Tak? Także ze swojej strony bardzo dziękuję i zapraszam do dyskusji. Drodzy Państwo, myślę, że Pan podał nam kilka ciekawych szczegółów, zwłaszcza z wyliczeń.